Witam wszystkich widzów. W tym odcinku odwiedzimy gildę akwarystyczną w Tajlandii. Udamy się na samo południe, ale tym razem do miasta Bangkok. Proszę wziąć pod uwagę to, że mamy do czynienia zupełnie z inną kulturą. Na początku chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Tak samo, jak i w poprzednich odcinkach związanych z gildami akwarystycznymi, nie będę komentował, ale ponownie chcę podkreślić jedną bardzo ważną informację. W związku z tym, w Tajlandii, tak samo jak i w innych państwach południowo-wschodniej Azji, nie ma zakazu na hodowlę, sprzedaż i trzymanie zwierząt, w tym i ryb akwariowych GMO. Właśnie dlatego są sprzedaże rybki głowisz. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej jest zakaz sprzedawania, rozmnażania i posiadania takich rybek. Za samo posiadanie takich rybek może być nałożona kara w wysokości od 500 do 5000 zł. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.